Biblia kontra Bart Ehrman. Bart Ehrman jest bardzo dobry w mówieniu ludziom tego, co chcą usłyszeć. Muzułmanie kochają go. Więc według Barta Ehrmana, Bart Ehrman, proście wszystkich, by modlili się o prowadzenie Barta Ehrmana. Aby Allah, subhanallah, prowadził Barta Ehrmana, inshallah, ponieważ dowody, które wykonał przeciwko Biblii są, człowieku, on kładzie je tak twardo jak tylko można człowieku. Ateiści także go kochają. Oto kilka wskazówek, których nauczyłem się od biblijnego historyka, Barta Ehrmana. Większość ateistów zna twoją pracę i kochają cię, jak przyszedłeś do uczelni biblijnej i miałeś być głosicielem, a wszedłeś w seminarium Princeton i zobaczyłeś, jak wyrabia się sos. I szczerze kocham to mówić. Jak ktokolwiek może wziąć to, co nauczasz po twoich kursach i książkach i wciąż być po tym wierzącym? Ludzie, którzy szukają sposobów, by odrzucić biblijnego Jezusa, kochają Barta Ehrmana, ponieważ ma rzekomo reprezentować to, co dzieje się chrześcijanom, gdy mierzą się z faktami. Nie tak jak wielu ludzi, których znałem, a którzy byli oddanymi chrześcijanami, moim poglądem było to, że chcę pójść tam, gdziekolwiek myślałem, że prowadzą dowody. Rzeczywistością jest to, że Ehrman nie jest prowadzony przez dowody. Zamiast tego zakłada system, w którym Jezus nigdy nie może być Bogiem. Zanim w ogóle rozważy dowody. Jedyny sposób, w jaki możesz zajmować się historią, jest w oparciu o wspólne założenia. Innymi słowy, historycy nie orzekają tego, co nie zaakceptowałby inny historyk. Tylko z powodu założenia. Ten, kto twierdzi, że powodem tego, że alianci wygrali II wojnę światową, żaden historyk nie powie, że wygrali, bo interweniował Bóg. Tak samo nikt nigdy nie powiedział, że stało się tak, bo zeszli Marsjanie i zinfiltrowali nazistów. Ktoś może tak myśleć, ale nie możesz utrzymywać tego jako argument historyczny, ponieważ historycy nie podzielają założenia, na którym jest to oparte. Więc nie możesz powiedzieć, że Jezus zmartwychwstał jako oświadczenie historyczne, ponieważ zakłada to wierzenia teologiczne, które nie są podzielane w społeczności historycznej. Nie jest to duży argument historyczny, a teologiczny argument. Ja wierzę w historię, nie wierzę w cuda. Skoro Ehrman mówi, że uczoność musi zaczynać się od materialistycznych założeń, to później stwierdza, że wszyscy prawdziwi historycy się z nim zgadzają. Każdy, kto myśli, że Jezus mógłby być boski, nie zajmuje się historią, a teologią. Z takiego światopoglądu, historyczny Jezus nigdy nie może być Synem Bożym. Nie może dokonać cudów i nie mógł zmartwychwstać. Odrzucając cuda i edytując części, które nie pasują do jego teorii, Ehrman przekształca Jezusa w to, czym on chce, aby był. Jezus nie myślał, że jest Bogiem. Jezus był żydowskim nauczycielem, który zajmował się poprawną interpretacją prawa. Myślał, że Bóg dał mu poprawną interpretację prawa, ale był rabinem, żydowskim nauczycielem. Jezus nie ustanowił religii. Nie miał żadnego planu założenia nowej religii. Był Żydem, urodzonym jako Żyd. Był żydowskim nauczycielem, który nauczał żydowskiego prawa, swoich żydowskich wyznawców. Wszystko to było żydowskie. Dla Ehrmana, jakiekolwiek naturalistyczne wyjaśnienie, nieważne jak bardzo naciągane, jest lepsze od tego, w którym występuje cud. Więc tworzy historię, w której uczniowie musieli mieć sny, wizję Jezusa po jego śmierci. A potem wymyślili historię zmartwychwstania, by nadać temu sens. Co zrobimy z Tomasza, któremu powiedziano, by włożył rękę w rany po gwoździach i w bok Jezusa? Ehrman mówi, że było to albo złudzenie, albo zmyślenie. Skąd to wie? Wierzę w historię, nie wierzę w cuda. Ehrman przepisuje całą chrześcijańską historię w oparciu o takie założenia. Twierdzi, że manuskrypty Nowego Testamentu są tak skażone, że nigdy nie możemy wiedzieć, co stwierdzały oryginalnie. Twierdzi, że wczesny Kościół nie był wcale tak bardzo prześladowany, ale żyli w relatywnym pokoju w Imperium Rzymskim, a jego dramatyczny wzrost z kilku uczniów jest całkowicie wyjaśnialny.
Twierdzi, że Nowy Testament nie został prawdziwie napisany przez prawdziwych uczniów Jezusa, ale przez innych, którzy się za nich podawali. I twierdzi, że zamiast nauk apostołów, definiujących Kościół, było wiele konkurencyjnych chrześcijaństw. Zwycięzca przepisał ponownie historię i zaadaptował to, co mu pasowało. Czy twierdzenia Ermana o zdurzonym piśmie i przepisanej historii brzmią znajomo? Nie są tak naprawdę bardzo inne od tych poczynionych kilka lat wcześniej przez Dana Browna w Kodzie Da Vinci. I by wzmocnić tę nową chrześcijańską tradycję, Konstantyn zabrał sławne ekumeniczne zebranie, znane jako Sobór Nicejski. I na tym soborze wiele sekt chrześcijańskich debatowały i głosowało o wszystkim. Od akceptacji i odrzuceniu konkretnych Ewangelii, aż po daty Wielkanocy i posługiwanie sakramentów. I oczywiście śmiertelność Jezusa. Nie nadążam. Aż do tego momentu w historii Jezus był widziany przez wielu jako potężny prorok, wielki i wspaniały człowiek, ale jako człowiek, śmiertelny człowiek. Nie Syn Boży? Nawet nie jako bratanek. Postać Jana McLeana brzmi autorytatywnie, ale dla swojej pozycji wskazuje na gnostyckie podróbki napisane setki lat po czasach Jezusa. Posłuchaj tego. To z Ewangelii według Filipa. Filipa? Tak, zostało to odrzucone na Soborze Nicejskim wraz z innymi Ewangeliami, w których Jezus ukazuje się jako człowiek i nie jako boski. A to jest z Ewangelii samej Marii Magdaleny. Ona napisała Ewangelię? Mogła. Jezus był tylko cieniem tego, czym był. Niecudowny. Po prostu człowiekiem. Erman opisuje Kod Da Vinci jako fikcję udającą historię. Ludzie pytali mnie o Kod Da Vinci i chcieli wiedzieć, czy jest prawdą, że Jezus ożenił się z Marią Magdaleną. Czy jest prawdą, że Konstantyn zdecydował pozbyć się tych innych Ewangelii? Czy jest prawdą, że Jezus nie był uznawany za boskiego aż do IV wieku, gdy Konstantyn zwał Sobór w Nicei? Czy te rzeczy są prawdziwe? Cóż, przykro mi mówić, pomimo faktu, że zrobili bardzo dobrą fikcję, to nie zrobili dobrej historii. Czy twierdzenia Ermana są bardziej wiarygodne? Nie. Zdecydowałem, że najlepszym miejscem, od którego moglibyśmy zacząć nasze badanie, jest przez podsumowanie wam życia znaczącego człowieka, który żył blisko 2000 lat temu. Relacje z jego życia mogą brzmieć dla was znajomo. Nawet zanim się narodził, jego matka wiedziała, że nie będzie normalnym dzieckiem. W rzeczywistości miała anielskiego wizytatora, który przyszedł do niej przed jej poczęciem, wyjaśniając, że ten, który się z niej narodzi, będzie boski. Jego narodzinom towarzyszyły cudowne znaki i cuda. Jako młode dziecko był religijnie cenny. Wykraczał ponadto, co dorośli, przywódcy religijni nie wyobrażali sobie, że było możliwe. Jako dorosły opuścił dom, by zaangażować się w głosicielską posługę. Idąc od wsi do miasta, ucząc swojej dobrej nowiny, że ludzie nie muszą być przywiązani do materialnych rzeczy tego świata, ale żyć tym, co jest duchowe. Zebrał około siebie uczniów, którzy stali się przekonani, że on nie był zwykłym śmiertelnikiem i dokonywał cudów, które potwierdziło ich wierze, lecząc chorych, wyrzucając demony, a nawet wzbudzając martwych. Ale naraził się wielu tym, którzy są we władzy, którzy oskarżyli go przed rzymskimi autorytetami. Nawet po tym, jak opuścił ten świat, jego wyznawcy wciąż wierzyli w niego, utrzymując, że wstąpił do nieba i że widzieli go później żywego. W późniejszym czasie pewni z jego wyznawców napisali książki o jego życiu i pewne z tych pism wciąż przetrwały do dziś. Ale wątpię, czy ktokolwiek z was kiedykolwiek przeczytał jakąkolwiek z nich. I wątpię, by wielu z was słyszało nawet imię człowieka, którego opisałem. Apollonius Tyany.
Sławny neopitagorejski filozof z pierwszego wieku po Chrystusie. Szeroka większość widowni Hermana nigdy nie słyszała o Apoloniusie, a co dopiero czytała jego biografię Filostrata. Herman brzmi autorytatywnie, ale zamiast historii Apoloniusza, jako powstałej niezależnie od historii Jezusa, została napisana ona ponad dwa wieki po narodzinach Jezusa przez tych, którzy próbowali zniszczyć wiarę chrześcijańską. Filostrat przyznaje w historii, że napisał ją na zlecenie cesarzowej Julii Domny. Miała mu rzekomo zapewnić sekretne wspomnienia jednego z uczniów Apoloniusza. Co nie jest tak oczywiste dla współczesnego czytelnika, jest to, że była żoną rzymskiego cesarza Septymiusza Severa, który zabijał chrześcijan za odmowę tego, by wielbić jego i resztę panteonu bogów. Czy powinno nas zaskakiwać, że w tekście występują analogie do Jezusa, gdy sam Filostrat i jego sponsorzy aktywnie próbowali zdyskredytować chrześcijaństwo i bazując to na wcześniej nieznanych wspomnieniach? To, co zrobił Bart Ehrman, jest po prostu odkurzeniem antychrześcijańskiej propagandy z III wieku. Zignorował jej źródło i przedstawił je jako coś, co prawowiernie kwestionuje unikalność Jezusa. Nie zatrzymuje się na tym. Przejaskrawia także analogię dla wzmocnienia swojej sprawy. Anielski wizytor nie był aniołem z nieba, a był to Proteusz z wyspy Faros. Był on rzymskim bogiem, ale w pogańskim sensie jak Zeus czy Thor. Nad człowiekiem, lub w tym przypadku, nad rybo-człowiekiem. Twierdzenie Ehrmana, że Apoloniusz był boski, jest także bałamutne. Jego cesarski sponsor także twierdził, że był boski. Severus twierdził, że był adoptowanym synem cesarza Marcusa Aureliusza, który po śmierci został ogłoszony Bogiem przez senat rzymski. Ehrman używa takich pogańskich twierdzeń, by upierać się, że Jezus powinien być rozumiany jako nieznaczny. Ale historia Jezusa nie pochodzi z pogańskiego tła, w którym istnieje wielu małych bogów. Pochodzi z żydowskiego zrozumienia Jezusa jako unikalnego Syna jednego i jedynego Boga, którego niebiosa nie mogą pomieścić. Według Filostrata, Rzymianie nie zabili Apoloniusza, ani nie próbowali. Filostrates notuje, że Apoloniusz pojawił się we śnie młodemu mężczyźnie po swojej śmierci, ale tylko po to, by potwierdzić nieśmiertelność duszy. Ehrman wykręca to wszystko, próbując sprawić, by to wszystko brzmiało bardziej jak Jezus. Dla tych, którzy nigdy nie zadali sobie trudu czytania Filostrata, może to brzmieć znacząco. Dla tych, którzy przeczytali i jego, i Biblię, to farsa. Ale niestety farsa, którą wielu ludzi pragnie, by słyszeć. Pragną czegoś, co jest kręgiem prawdy, który pozwala im także odrzucić ideę tego, że kiedykolwiek staną przed sądem Jezusa Biblii. Tak samo jak Ehrman ignoruje źródło jego historii o Apoloniuszu, ignoruje także źródła swoich twierdzeń o wczesnym Kościele. Główna zmiana w myśleniu nastąpiła tylko w czasach współczesnych wraz z odkryciem innych wczesnych pism chrześcijańskich i krytyczną oceną stronniczości, które działały w relacji Eusebiusza. Bomba spadła w 1934 roku od prominentnego niemieckiego uczonego Waltera Bauera w przełomowej książce Ortodoksja i herezja w najwcześniejszym chrześcijaństwie. Była to prawdopodobnie najważniejsza książka napisana o wczesnym chrześcijaństwie w czasach współczesnych. Książka Bauera o ortodoksji i herezji. Bauer utrzymuje, że Eusebiusz nie podał obiektywnej relacji o grupach wczesnych chrześcijan, ale Eusebiusz przypisał ponownie historię wewnętrznych konfliktów wśród chrześcijan, tak by uprawomocnić zwycięstwo ortodoksyjnej grupy, którą sam reprezentował. Zamiast być to oryginalnym poglądem, który zawsze był podzielany przez większość chrześcijan, według Bauera, to co później stało się znane jako ortodoksja, było jednym spośród wielu licznych form chrześcijaństwa we wczesnych wiekach. Była to jedna z form chrześcijaństwa, która ostatecznie nabyła większość konwertytów w ciągu czasu.
Gdy to zrobiła i gdy wybiła opozycję, wtedy przepisała na nowo historię konfliktu, tak aby wydawało się, że zawsze był to pogląd większości. Ehrman upiera się, że ci, którzy utrzymywali ortodoksyjny pogląd chrześcijaństwa, są winni stronniczości. Ale tak samo jak pomija powiedzenie jego widowni, że Filostrates, który napisał historię Apoloniusza, był opłacany przez cesarza rzymskiego. Tak samo pomija powiedzenie im, że Walter Bauer był opłacany przez Trzecią Rzeszę Hitlera. Wielu jest świadomych tego, że chrześcijanie, tacy jak Dietrich Bonhoeffer, aktywnie przeciwstawiali się nazistom, ale wielu innych z nimi kolaborowało. Bauer był profesorem na posiadanym przez państwo uniwersytecie w Getyndze w 1934 roku, gdzie tylko poprzedniego roku wszystkie żydowskie wydziały zostały zniszczone. Fakt tego, że publicznie zadeklarował swoją lojalność Narodowej Partii Rządu Socjalistycznego, nie unieważnia pracy Bauera, ale kieruje nas do kontekstu, którego niewielu widowni Ehrmana są świadomi. Nawet przed powstaniem Hitlera, liberalni uczeni w Niemczech, tacy jak Adolf von Harnack, próbowali przekształcić chrześcijaństwo w rodzaj racjonalistycznego pietyzmu. Harnack odrzucił nie tylko bóstwo Chrystusa i cuda, ale także to, że chrześcijaństwo oryginalnie miało cokolwiek wspólnego z pojednaniem grzesznego człowieka ze świętym Bogiem. Twierdził, że coś takiego było bardziej produktem judaizmu i greckiej filozofii niż nauk Jezusa. Wierzył, że prawdziwym przesłaniem Jezusa było subiektywne oświecenie i zrozumienie ojcostwa Boga i nieskończonej wartości duszy ludzkiej. Harnack uznał za czempiona heretyka z II wieku, Marciona, który utrzymywał to, co jest znane jako doketystyczny pogląd Jezusa. Termin doketyzm pochodzi od greckiego słowa dokein, wydawać się. Ponieważ doketyści twierdzili, że Jezus był boski, ale tylko wydawał się być człowiekiem i tylko wydawało się, że umarł, to żadna śmierć ofiarnicza nie była potrzebna. Uznał, że gniewny Bóg Starego Testamentu nie był tym samym Bogiem objawionym przez Jezusa. Jak Marcion. Harnack wezwał Kościół, aby odrzucił Stary Testament i rozwiódł Jezusa od judaizmu. Nie był sam w tym pragnieniu. Semicki uczony Paul Haupt nauczał w Getyndze, zanim stał się dyrektorem w orientalnym seminarium Johna Hopkinsa. Twierdził, że nie może być w żaden sposób pewnym, że Jezus z Nazaretu i jego pierwsi uczniowie byli z rasy Żydami, mogli być Arianami. Antysemityzm i liberalne chrześcijaństwo, które odrzuciło grzech i odkupienie, żądało Jezusa, który nie był Żydem. W czasie wojny biblijni uczeni niemieccy założyli Instytut Badań i Eliminacji Żydowskiego Wpływu na niemieckie życie kościelne. Stworzyli Biblię bez Starego Testamentu i z mocno zmienionym Nowym Testamentem. Hebrajskie słowa takie jak Jahwe, Hosanna, Jerozolima, a nawet Halleluja zostały w całości usunięte wraz z większością pisma apostoła Pawła. Jest ważne, by uznać pracę Waltera Bauera w kontekście tego większego poszukiwania tego aryjskiego Jezusa. Bauer stwierdził w 1927, że Galilea była w większości pogańska, a Jezus nie widział samego siebie jako żydowskiego Mesjasza. W książce z 1934, którą zachwala Ehrman, stwierdza, że nie było żadnej prawdziwej ortodoksji ani herezji we wczesnym kościele. Zamiast posiadania stałej apostolskiej zasady wiary, z której odchylały się herezje, twierdzi, że było wiele odchylonych doświadczeń o Jezusie, z których niektóre stały się tym, co dziś jest ortodoksją i chciały zniszczyć inne. Jeżeli założysz z góry, że Jezus nie mógł zmartwychwstać, wtedy także musisz założyć, że nie było działających w cudach apostołów, którzy definiowali wiarę. Jest wtedy naturalne, by dojść do wniosku, że doktryna była tylko kwestią polityki i siły. Bauer twierdził, że doketyzm był wyrazem chrześcijaństwa tak samo wczesnym i autentycznym, jak cokolwiek, co może być opisane jako ortodoksja. To przekonująco rozwiązało problem żydowskiego Jezusa, bo nie mógł być Żydem, jeżeli nie był prawdziwie człowiekiem. Jakiego rodzaju dowody prezentuje Bauer, które Ehrman opisał jako swoją bombę? Ogólnie próbował czytać między zdaniami ortodoksyjnej historii i argumentował głównie z ciszy. Wiemy z listów Pawła, że były kościoły w azjatyckich miastach, Kolosów i Herapolis. W Księdze Objawienia Jan adresuje kościoły w tym obszarze, ale nie konkretnie te same kościoły. Podobnie Ignacy, biskup Antiochii z II wieku, pisał do innych kościołów w tym obszarze, ale nie do tych konkretnych.
Bauer twierdził, że musiało tak być z powodu konkurencyjnych form chrześcijaństwa, co sprawiło, że ich listy nie były przyjmowane. Opisuje Jana i Ignacego, jako omijających je, w mroźnej ciszy. Bauer przemilcza fakt, że Laodycea, która została zaadresowana przez Jana, była mniej niż 10 mil od Kolosów i 6 mil od Herapolis. Było to o wiele większe miasto i było naturalnym centrum komunikacji w obszarze. Myśli także, że skoro Jan nie wspomniał apostoła Pawła kościołowi w Efezie, to znaczy, że Paweł został szybko zapomniany przez kościół, który sam założył. Mimo, że pewni uznają to za uczoność, jest to nic poza pustymi spekulacjami. Pomimo twierdzenia, że reprezentuje najwcześniejsze chrześcijaństwo, Bauer odrzuca większość rzeczy, które zostały napisane w pierwszym wieku, na rzecz rzeczy napisanych w późniejszych wiekach. Większość hipotez Bauera są w większości teoriami o Edesie. Było to najmniejsze miasto, na którym można by było w ogóle się skupiać. Jest to także miasto, o którym jest najmniej dowodów. Bauer utrzymuje, że doketyzm był najwcześniejszą formą chrześcijaństwa w Edesie. Twierdzi, że brak przeciwnych dowodów ukazuje, że ortodoksja tam nie istniała aż do IV wieku. Jest to wyraźnie zaprzeczone przez historyka kościoła Eusebiusza, który wspomina tam ortodoksyjny sobór kościoła w II wieku. Ale Bauer twierdzi, że jest tak tylko według greckiego manuskryptu z X wieku. Powiedział, że najwcześniejsze świadectwo tekstu Eusebiusza, łacińskie tłumaczenie Rufina, nie zawiera słów tak samo jak ci w ostronę. Bauer nie mówi swoim czytelnikom, że jest w rzeczywistości o wiele wcześniejsze świadectwo. Nie z 8 wieku, ale z 5 wieku, syryjski manuskrypt, z takim samym tekstem co grecki. I przeczy to jego hipotezie. Dla tych, którzy zadają sobie trud spojrzenia za twierdzenia Ehrmana, Walter Bauer nie tylko został ukazany jako będący stronniczy, ale i także niewiarygodny i nieszczery. Ehrman i inni tak zwani uczeni ciągle do niego się odwołują, nie dlatego, że próbują stworzyć aryjskiego Jezusa, ale dlatego, że pragną świata, w którym nie ma ortodoksji i herezji. Możemy sobie tylko wyobrazić, co mogłoby się stać, gdyby rzeczy potoczyły się inaczej. Gdyby inne księgi, jak Ewangelia Tomasza, lub List Barnaby, lub Apokalipsa Piotra, dostały się do Biblii. Gdyby różne grupy, jak gnostycy, walentynianie lub marcyniści, czy ebionici, zdobyli więcej konwertytów niż ich protoortodoksyjni rówieśnicy, możemy sobie tylko wyobrazić, co by się stało. Ale czy podoba nam się to, czy nie? Przez większą część te inne poglądy stały się marginalizowane, skarcone jako herezje, a potem zniszczone wraz z ich świętymi księgami. Nie byłoby trudne do wyobrażenia sobie tego, jak wyglądałoby zwycięstwo tych grup. Dodatki Marcjana do Nowego Testamentu uczyniły go sprzeczną do Starego Testamentu, podczas gdy Walentynian utrzymywał, że posiada sekretną wiedzę spoza Biblii, ale ich rezultaty były takie same. Obaj widzieli Boga Starego Testamentu jako złego. Chrześcijaństwo nie byłoby o pojednaniu z tym Bogiem, ale na zastąpieniu Go innym, który lepiej pasuje ich gustowi. Dla ebionitów, Bóg Starego Testamentu nie był zły, ale nie był także tak bardzo przeciwko grzechowi. Uznali Jezusa za człowieka, ale nie za Boga. Nie powstał z martwych, a po prostu zachęcał ludzi, by zachowywali ceremonialne prawo mojżeszowe. Wśród wszystkich różnic, walentynian, marcjanistów i ebionitów, oni wszyscy byli zjednoczeni w ich wierzeniu, że Bóg nie był wcale tak święty, a grzech wcale nie był tak zły. Nie jest trudno wyobrazić sobie ich zwycięstwo, ponieważ takie idee stały się częścią wśród wielu protestantów we wczesnym XX wieku. Uczeni tacy jak Harnack uznawał za czempionów te alternatywne chrześcijaństwa ze starożytności, głównie dlatego, ponieważ podzielili ich pogardę dla ortodoksji. Helmut Richard Niebuhr podsumował liberalną teologię w sposób, który opisuje także te wczesne herezje. Bóg bez gniewu puścił człowieka bez grzechu do królestwa bez sądu przez posługę Chrystusa bez krzyża. Dla autorów Nowego Testamentu krzyż był całym sercem ich Ewangelii. Było tak dlatego, że widzieli siebie samych w potrzebie o wiele, wiele większej niż od oświecenia i religijnych ceremonii. Jak kuszące może tylko być, aby myśleć inaczej, oni wiedzieli, że nie mogą osądzać Boga, ale zostaną osądzeni przez Niego.
On opisuje nas jako mających serca, które są zwodnicze ponad wszystko i desperacko niegodziwe. Mimo że my możemy stać przekonać się samych siebie inaczej, ten jeden raz, gdy mieliśmy Boga w naszym dotyku, przybiliśmy Go do krzyża. Pogarda Starego Testamentu wynika z tego, że ukazuje jasno, jak święty Bóg osądza grzech i nie pozwoli grzesznikom z niegodziwymi sercami, paskudną przeszłością i zatrutymi życiami wejść do swojej obecności. Biblijna Ewangelia jest o Jezusie, przybijający nasze zbuntowane serca do krzyża i dający nam nowe serca, które Go kochają. Jest o Nim, biorącym nasze grzechy na siebie, płacącym za nie karę na krzyżu, tak abyśmy my mogli mieć policzone nam Jego sprawiedliwe życie. Jest to przybicie naszego zatrutego życia do krzyża i włożenie w nas Jego Ducha Świętego. Wszystko, co mamy począwszy od pierwszowiecznego chrześcijaństwa, zgadza się z tym. Ale Bart Ehrman stara się podkopać to przesłanie przez zaprzeczenie, że Ewangelie zostały napisane przez apostołów. Te księgi nie twierdzą, że zostały napisane przez ludzi o imionach Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Zostały przypisane Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi i Janowi tylko w II wieku, dekady po tym, jak zostały napisane. Jakie dowody Ehrman ma na to twierdzenie? Żadne. Może cytować opinie tak zwanych uczonych, ale każdy manuskrypt, jaki mamy, identyfikuje ich autora. I nikt we wczesnym Kościele nigdy nie przypisał kanonicznych Ewangelii do nikogo innego. Ale skoro imię pojawia się tylko jako tytuły, a nie w samym tekście Ewangelii, Ehrman pewnie upiera się, że Kościół musiał zaakceptować Ewangelię jako anonimowe, a potem walnęli na nie imiona apostołów, by nadać im prawowierność. Tak samo jak z Bauerem. Nieuzasadnione założenia mają przekroczyć poziom uczoności. Około roku 180 mamy Ireneusza, biskupa Lyonu, identyfikującego Mateusza, Marka, Łukasza i Jana jako autorów ich Ewangelii i cytuję z początku każdego z nich. Mówi, że są tylko cztery Ewangelie i wiemy, kto je napisał. Odrzucił inne Ewangelie, ponieważ powiedział, że były zbyt późne. Pojawiły się za długo po śmierci ich rzekomych autorów i były w sposób oczywisty nie napisane przez nich. Skąd wiedział to wszystko? Ponieważ był osobiście nauczany przez Polikarpa, który był osobiście nauczany przez apostoła Jana. Ehrman twierdzi, że jeżeli ktokolwiek miał jakiekolwiek pytania o jakiejkolwiek księdze Nowego Testamentu, to nie możemy wiedzieć z pewnością niczego. Ale dla Ireneusza, kanon Nowego Testamentu nie był masą zamętu, który zostanie rozwiązany setki lat później. Uznał po prostu tylko te księgi, które zostały napisane przez apostołów i które zostały przekazane przez kościoły, którym zostały wręczone. Nawiązywał lub bezpośrednio cytował z 24 do 27 ksiąg Nowego Testamentu w swoich argumentach przeciwko heretykom. Jedyna księga, do której się nie odnosi, to list Filemona, trzeci Jana i Judy. Listów, które mają długość tylko jednego rozdziału. Ireneusz zrobił także coś, co większość czytelników Ehrmana nie zrobiła nigdy. Przeczytał te inne rzekome Ewangelie. Pomimo Jezusa zabijającego w ich dzieci i oszukując Żydów, tak by ukrzyżowali kogoś innego w jego miejsce, powiedzieli rzeczy takie jak te. Szymon Piotr powiedział, niech Maria nas opuści, gdyż kobiety nie są godne życia. Jezus powiedział, ja sam poprowadzę ją po to, by uczynić z niej mężczyznę. Tak by ona także mogła stać się duszą żyjącą, przypominającą was mężczyzn. Gdyż każda kobieta, która uczyni się mężczyzną, wejdzie do Królestwa Niebios. Nie wymaga być uczonym, by rozpoznać, że większość z tych rzekomych Ewangelii nie są zakorzenione w judaizmie, ale w gnostycyzmie. Próbują przekształcić Jezusa w pogańskiego mistyka. Ale nawet jeżeli ograniczymy się do tego, co jest rzeczywiście w Nowym Testamencie, Ehrman upiera się, że nie powinniśmy widzieć jego ksiąg jako Słowa Boże, ponieważ nawet biblijni autorzy je tak nie widzieli. Gdy Paweł napisał swój list do Filipian, napisał list, który został rozesłany przez starożytny odpowiednik maila. Paweł nie wiedział o tym, że pisał Biblię. I ludzie, którzy otrzymywali listy, nie wiedzieli, że otrzymywali Biblię. To był list, wysłany od jednego chrześcijańskiego autorytetu do innych chrześcijan. Tak samo jak Ehrman udaje, że czyta umysł Jezusa, tak samo udaje, że czyta umysł Pawła we wczesnym Kościele. Wzbudzony Jezus wyznaczający Pawła jako jego oficjalnego posłańca jest ignorowany, ponieważ Ehrman nie wierzy, że Jezus naprawdę powstał z martwych. Fakt tego, że cuda miały potwierdzić autorytet Pawła, także jest ignorowany, ponieważ Ehrman nie wierzy w cuda.
Fakt tego, że Paweł nakazuje Kościołowi w imieniu Jezusa, nie znaczy niczego. Herman upiera się, że Paweł pisał tylko list. Nie powinniśmy patrzeć zbyt blisko na argumenty Hermana, a tylko przyjąć jego wnioski. Ponieważ pamiętajcie, on jest uczonym. Nie myślę, by Piotr napisał pierwszy Piotra, ani drugi Piotra. I powodem, dla którego nie myślę, by napisał pierwszego Piotra i drugiego Piotra, jest tym, że ja nie myślę, że Piotr mógł pisać. Co wiemy o Piotrze? Cóż, w Nowym Testamencie jest rybakiem w wiejskiej Galilei. Czy rybacy w Galilei byli wyedukowani? Odpowiedzią jest praktycznie pewne – nie. Były badania piśmienności w starożytnym świecie, które wskazują, że w najlepszym czasie w starożytnym świecie może 10% populacji mogła czytać. O wiele mniej niż te 10% mogło pisać. I przez pisanie mam na myśli przepisywanie liter. Jeszcze mniej od tego mogło je składać. I jeszcze mniej mogło składać coś, co jest bardzo eleganckie. Pierwszy Piotra został napisany w wysoce eleganckiej Grece. Apostoł Piotr był niepiśmiennym rybakiem. Przy okazji, jest nazywany niepiśmienny w Nowym Testamencie. Dzieje apostolskie 4:13 mówi, że Piotr był niepiśmienny, nieuczony. Agramatos w Grece. Niezdolny do czytania listów. Agramatoi nie znaczy, że Piotr i Jan nie mogli rozeznać listów. Kontekstem jest sposób jasny, że brakowało im formalnej edukacji. A mimo to, mówili z odwagą przed Sanhedrynem. Ten sam rdzeń słowa występuje w Jana 7:15, gdzie ludzie zadziwiają się naukami Jezusa. Nie byli zszokowani tym, że mógł przeczytać litery na stronie, ale tak samo jak u Piotra, że był elokwentnym mówcą, pomimo braku formalnego szkolenia. Wczesnochrześcijański autor papiasz powiedział, że apostoł Jan powiedział mu, że Marek służył jako interpretator Piotra. Możliwość użycia interpretatora wyjaśnia różnicę w stylu w Grece dwóch listów Piotra. Ale nic z tego nie ma znaczenia dla Hermana. Piotr musi być dla niego ignoranckim, niepiśmiennym rybakiem. Jego pisma muszą być po prostu fałszerstwami, przyjętymi przez naiwny Kościół, który nie wiedział lepiej. Skąd to wiemy? Ponieważ Bart Ehrman i ci, których on uznaje za prawdziwych uczonych, tak mówią. Ale nawet jeżeli odpowiemy na twierdzenia Ehrmana o kanonie i jego autorstwie, on upiera się, że nie możemy wierzyć Nowemu Testamentowi, ponieważ jest wypełniony sprzecznościami. Marek jest dość jasny. Nasza pierwsza Ewangelia jest jasna. Jezus ma posiłek paschalny ze swoimi uczniami. Potem wychodzi, zostaje aresztowany. Gdy Judasz go zdradza, spędza noc w więzieniu i jest ukrzyżowany następnego poranka, o 9 przed południem. O poranku, gdy jest już po spożyciu posiłku paschy. Jan, nasza późniejsza Ewangelia, także jest dość jasna. Nie ma ani słowa o tym, że Jezus i uczniowie mieli paschę. Jezus wychodzi i zostaje aresztowany, spędza noc w więzieniu, jest procesowany i Poncjusz Piłat skazuje go na śmierć po południu. A nie o 9 przed południem, po południu, w dniu przed spożyciem paschy. Jana 19:14 mówi to jasno. Więc jedli posiłek paschalny czy nie? W Marka? Tak. W Jana? Nie. Oboje nie mogą mieć racji. Nie został ukrzyżowany w dwóch różnych czasach. Został ukrzyżowany raz. Jaki to był dzień? Obie nie mogą mieć racji. Żydzi w Ewangelii Jana 18:28 nie weszli sami do pretorium, ponieważ nie chcieli zostać zanieczyszczonymi przed spożyciem paschy. Skoro Ewangelię synoptyczną umieszczają proces Jezusa po spożyciu paschy, Herman upiera się, że Jan przeczy im odnośnie dnia ukrzyżowania Jezusa. Problemem dla Hermana jest to, że pascha licza więcej niż tylko pojedynczy posiłek. Jak jest ustanowione w Księdze Wyjścia, rozdziale 12, święto paschy trwało przez tydzień. Zanieczyszczenie tyczyło się wszystkich 7 dni. Herman twierdzi, że Jana 19:14 jasno stwierdza, że ukrzyżowanie miało miejsce przed czwartkowym posiłkiem paschalnym. Ale dzień przygotowań jest piątkiem. Jest to potwierdzone przez Ewangelie synoptyczne. Marek jasno stwierdza, że dzień przygotowania to dzień przed szabatem. Pamiętajcie, Herman powiedział, że relacje Ewangelii nie mogą być pogodzone. Jego twierdzenia o dniu ukrzyżowania nie są w stanie się utrzymać, ale co z rzekomymi różnicami w czasie? Ewangelie synoptyczne stosują żydowskie zrozumienie dnia, zaczynającego się wschodem słońca, od którego 6 godzina to południe.
Według tradycji, Jan pisał z Efezu, prawdopodobnie po zniszczeniu Jerozolimy. Jeżeli używał rzymskiego rozumienia dnia, jako zaczynającego się od północy, wtedy godzina szósta byłaby godziną szóstą rano, a nie szóstą po południu. Mimo że usuwa to każdą sprzeczność. Erman upiera się, że harmonizowanie Biblii to brak szacunku dla indywidualnych autorów. Ale za jego rzekomym szacunkiem stoi usiłowanie obalenia ich wszystkich. Jest to szczególnie widoczne w jego twierdzeniach o krytyce tekstu. Gdy uciskany, Erman przyzna, że dowód manuskryptów na rzecz Nowego Testamentu mógłby zostać dosłownie ułożony na mile wysokości. Żadne inne manuskrypty ze starożytności nie pochodzą nawet blisko rozmiaru i ścisłości manuskryptów biblijnych. Ale oczywiście to nie jest wystarczająco dobre, jeżeli nie mamy czegoś z pióra oryginalnego autora. Bo jeżeli Bóg nie zabija każdego kopistę, który popełnia błąd, to mówi, że to wszystko jest masą zamieszania. Nie mamy pierwszej kopii. Nie mamy kopii pierwszej kopii. Nie mamy kopii. Jest więcej różnic w naszych manuskryptach, niż jest słów w Nowym Testamencie. Jest więcej różnic w naszych manuskryptach, niż jest słów w Nowym Testamencie. Jest więcej różnic w naszych manuskryptach, niż jest słów w Nowym Testamencie. Ogrom i złożoność dowodów tekstowych pozwala Ermanowi wprowadzać ludzi w błąd. Ale Bruce Metzger był profesorem Princeton, pod którym Erman wypracował swoje PhD. Zajmował się dokładnie tym samym dowodem, ale opisuje rzeczy całkowicie inaczej. Możemy powiedzieć, że mamy w greckim Nowym Testamencie i w wiernych tłumaczeniach Nowego Testamentu. Możemy powiedzieć z pewnością, że to jest Słowo Boże. Skąd różnice we wnioskach? Ponieważ Metzger nie skupiał się na próbowaniu usprawiedliwieniu podważeń, a więc na rzeczywistym dowodzie. Niech powiem, że pomimo tych różnic w czytaniu, bardzo niewiele z nich dotyczy jakiejkolwiek doktryny. Większość z tych różnic w czytaniu wiążą się z wymową w języku greckim. Wiele z nich wiąże się z kolejnością słów w języku greckim. I ułożenie słów w języku greckim, nie tak jak w angielskim, nie odzwierciedla różnic w znaczeniach. Jest kilka miejsc jednakże, tyczących się doktryn, które nie opierają się tylko na jednym fragmencie, który jest podważany. Erman twierdzi, że nawet współczesne komputery nie mogą wyliczyć wszystkich różnic tekstowych. Z drugiej strony Metzger poświęcił czas, aby faktycznie przez nie przejść. Napisał książkę, w której mierzy się z każdym wariantem tekstu, który miał znaczenie. Jak możecie się spodziewać, nigdy nie stało się to bestsellerem na liście New York Times. Widzimy, że Erman jest niewiarygodny w swoich specjalnościach w historii i krytycyzmie tekstu. Ale rzeczy stają się nawet o wiele gorsze, gdy wchodzi w teologię. W swojej książce Boży Problem wyraża pomieszanie wobec cierpień niewinnych ludzi, będąc najwidoczniej nieświadomy faktu, że Biblia prezentuje Jezusa jako jedyną niewinną osobę od czasów upadku. Oświadcza także rzeczy takie jak te. Paradoksalne stwierdzenia o Ojcu, Synu i Duchu jako trzech oddzielnych bytów, a mimo to, składając się tylko z jednego Boga, doktryna Trójcy, jest tylko jeden Bóg, ale są trzy byty i nie są tymi samymi bytami, ale trzema oddzielnymi, ale nie są trzema Bogami, a jest jeden Bóg. Doktryna Trójcy nie jest o trzech bytach w jednym bycie, ale o trzech rozdzielnych osobach, dzielących jeden byt Boga. Byłoby kuszącym myśleć, że Erman po prostu źle się wypowiedział, ale takie samo stwierdzenie pojawia się także w jego wydrukowanych pracach. Potem w 2015 roku miała miejsce jego debata z Justinem Bassem. Stanowczo nie jest Jahwe dla żadnego z autorów Nowego Testamentu. Jahwe i Jezus są różnymi bytami w Nowym Testamencie. Co mówi druga część Filipian? On jest honorowany, jest wstawiany na pozycję z Jahwe. To nie czyni z jego Jahwe. On stanowczo nie jest Jahwe. Dobrze, więc Rzymian rozdział 10, gdy mówi, ktokolwiek wzywa imienia Pańskiego. Co Paweł cytuje? Paweł myślał, że Jezus był Panem. Tak. I Pan jest.
Ale jeżeli ty myślisz, że Jezus to Jahwe, to popełniłeś herezję zwaną sabelianizmem. Nie, nie, która była czwartą wieczną herezją, która mówi, że Jezus i Jahwe to ten sam byt. Zostało to potępione jako herezja we wczesnym chrześcijaństwie i wciąż jest to potępiane jako herezja przez każdego ortodoksyjnego chrześcijanina na planecie. Jahwe lub Jehowa, jak tradycyjnie tłumaczy się na angielski, nie jest tylko Ojcem, ale wszystkimi trzema osobami Trójcy. Bart Ehrman mówi, że Jahwe i Jezus są innymi bytami w Nowym Testamencie. Ehrmanowi nie przyczy tylko dr Bass, ale także ponownie człowiek, pod którym wypracował swój PhD. Bruce Metzger powiedział, autorzy w Nowym Testamencie stosują do Jezusa Chrystusa fragmenty ze Starego Testamentu, które odnoszą się do Jehowy. Co to ukazuje, gdy główny krytyk chrześcijaństwa w języku angielskim nie rozumie jego najbardziej fundamentalnej doktryny? Trójcy. Ukazuje to, że wielu ludzi nie dba o prawdziwą uczoność, ale pragną historii dekonwersji, która pozwoli odrzucić chrześcijaństwo bez potrzeby zajmowania się dowodami. Więc dobrze, więc uczę studentów, którzy mają 19-20 lat, którzy zostali wychowani w bardzo konserwatywnych kręgach ewangelicznych, gdzie o Biblii nigdy nie mówi się inaczej, poza będącym nieomylnym objawieniem od Boga. To jest pogląd, który uznaję za nieprzydatny. Oni są także nauczani, że skoro Biblia potępia homoseksualizm, że relacje gejowskie są złe, niewolnictwo nie jest złe, że niewolnictwo nie jest złe, ale wiecie, że kobiety nie mogą sprawować roli autorytetu w Kościele, bo jest to tym, co mówi Biblia. I po prostu przechodzą tak całą listę. Ja myślę, że najlepszym sposobem, by sprawić, aby ludzie byli bardziej refleksyjni co do religii, jest rozmawianie z nimi o jej najsłabszych punktach. I myślę, że najsłabszym punktem dla takiego fundamentalizmu jest sama Biblia. I historyczna metoda krytyczna może zostać użyta po to, by wyprowadzić z błędu założenia ludzi, ich fundamentalistyczne założenia. Więc używam tego jako strategię, jako sposób dochodzenia do ludzi, aby uświadomili sobie, że nie mogą już dłużej utrzymywać takiego sposobu patrzenia na świat. Michael Shermer jest założycielem Towarzystwa Sceptyków i głównym edytorem magazynu Sceptyk. Czy pamiętacie, co powiedział do Ehrmana? Większość ateistów zna twoją pracę i kochają to, jak poszedłeś do uczelni biblijnej i miałeś być głosicielem, a wszedłeś w seminarium Princeton i zobaczyłeś, jak wyrabia się sos. I szczerze kocham to mówić. Jak ktokolwiek może wziąć to, co nauczasz i po twoich kursach i książkach wciąż być potem wierzącym? Wciąż wierzymy Biblii, ponieważ nie mylimy spisków teoretycznych z prawdziwą uczonością. My zbadaliśmy twierdzenia Ehrmana, podążając za dowodami i widzimy, jak tworzona jest antychrześcijańska propaganda. My słyszeliśmy argumenty ateizmu i odrzuciliśmy jego materialistyczny pogląd jako logiczny absurd. Uznajemy, że Stary Testament znajduje swoje wypełnienie w Jezusie i w nikim innym. Przyszedł w wyznaczonym czasie i miejscu i był ofiarą, która prawdziwie mogła pojednać nas ze świętym Bogiem. Apostołowie zapieczętowali ich świadectwo zmartwychwstania Jezusa swoimi życiami, ale ustanowione przez nich kościoły trwały długo po ich śmierci. Te kościoły wiedziały, co wyszło od apostołów, a co było późniejszymi fałszerstwami. Jak apostołowie zapieczętowali ich świadectwa swoim życiem. Pomimo wszelkich wątpliwości, jakie Ehrman próbuje stworzyć, widzimy, że Bóg w swojej opatrzności zachował swoje słowo i że ujawnia ona chwalebną Ewangelię chwalebnego Zbawiciela. Naszym wnioskiem jest to, że Biblia wychodzi zwycięsko z jej weryfikacji. Ale Bart Ehrman nie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ewangelia Jana 8:32.